Porozmawiajmy o tym. To nowy program telewizji TVT, w którym chcemy poruszać tematy związane z prawem pracy, z atmosferą w pracy, z organizacją, ale też z tematyką ekonomiczną i czymś, co jest chyba uniwersalne dla wszystkich osób, które po prostu pracują. Anna Gineł, zapraszam. Do studia zaprosiłam panią doktor Katarzynę Olejko, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, pani redaktor. Oraz Dariusza Walczaka, eksperta biznesowego, konsultanta, trenera, szkoleniowca i osobę, która o kulturze organizacji chyba wie wszystko. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Powiedzcie proszę, czy takie sytuacje, kiedy nasz szef próbuje się z nami zaprzyjaźnić i pokazać nam, że tak naprawdę to nie ma miejsca na takie relacje bardzo twarde, tylko to się wszystko tak zaczyna troszeczkę rozmywać w organizacji. Czy to jest dobry pomysł? Pani doktor. To wszystko zależy. Ja zawsze tak odpowiadam na wszystkie pytania zadawane przez panię redaktor, dlatego że z mojego doświadczenia, nie jestem specjalistą, tutaj pan Dariusz na pewno więcej powie od strony takiej stricte psychologicznej. Ja jako praktyk mam takie doświadczenie, że być może z jednej strony takie rozmycie, powiedzmy, tej relacji, próba zaprzyjaźnienia się może doprowadzić do tego, że te nasze polecenia nie będą po prostu takie wprost realizowane. Natomiast z drugiej strony jest to dobre. Ja mam takie doświadczenie, tu trzeba wypośrodkować. Z pewnością na początku należy zbudować autorytet, po czym przejść do relacji takiej dość miękkiej. Przynajmniej to jest moje doświadczenie i w miejscach, w których ja pracowałam, to działało, pracuję. Generalnie jestem w relacji dość bliskiej z moimi pracownikami, kolegami z pracy, bo tak zresztą też do siebie podchodzimy. Natomiast jeżeli jest coś do zrobienia, to z całą pewnością mogę na nich liczyć i wydaje mi się, że też nie mają do mnie pretensji, bo być może tak czasami bywa, że każde, powiedzmy, polecenie jest takie kontestowane przez pracowników. W momencie, kiedy ten szef nie wypracował sobie tego autorytetu i jest taki właśnie dość zaborczy. Wydaje po prostu polecenia, rozkazy. To nie buduje dobrej atmosfery z mojej perspektywy i muszę powiedzieć, że z perspektywy naprawdę tej wieloletniej mojego doświadczenia zawodowego nie radziłabym w ten sposób prowadzić firmy, choć oczywiście są różne też organizacje, mają różną kulturę przede wszystkim. Natomiast tam, gdzie miałam okazję być, uczestniczyć w różnych procesach, zawsze działało to, o czym przed chwileczką powiedziałam. Czy to rzeczywiście jest fajny patent, że do południa szef nas rozlicza z raportu, a po południu idziemy razem na grilla? To jest dobry patent? Ja może zacznę od tego, żebyśmy sobie określili, co znaczy zaprzyjaźnić się. Jeżeli myślimy jako relacje towarzyskie, to myślę, że nie. Ale jeżeli pod hasłem przyjaźń rozumiemy zaufanie, to jak najbardziej. Tutaj bardzo ważne jest odróżnienie relacji zawodowych od relacji tak zwanych społecznych, towarzyskich, rodzinnych. Otóż relacje zawodowe muszą realizować dwa bardzo istotne cele. Cel biznesowy, czyli realizujemy zadania, oraz każdy dzień powinien nas coraz bardziej integrować. W związku z tym taką optymalną zasadą jest bycie partnerem na bardzo równoważnych, symetrycznych relacjach. Jak gdyby określanie drabinki, kto jest ważniejszy, kto jest mniej ważny, dzisiaj w relacjach zawodowych się nie sprawdza. Jeżeli zobaczymy fundamenty relacji zawodowych, czyli zaufanie, krótko mówiąc, zaufanie na takiej zasadzie, że ograniczamy politykę. Polityka jest wtedy, kiedy myślimy, nie powiem to, bo ktoś się obrazi, nie powiem to, bo źle o mnie pomyśli, nie powiem tego, bo i tak to się obróci przeciwko mnie. To jeżeli zaufanie pomyślimy, że możemy swobodnie ze sobą się porozumiewać, to jest ok. Jeżeli do tego dołączymy szacunek wzajemny, czyli widzimy się jako ludzi, jako człowieka i z tego tytułu zasługujemy na szacunek, dołączymy do tego otwartość, taką swobodę rozmowy i dołączymy do tego kompetencje, to mamy przepis na zdrowe relacje. To jak pójść po podwyżkę do takiego szefa, z którym jesteśmy w takich relacjach, powiedziałabym, bliższych, na przykład prywatnych, towarzyskich? Po prostu się przygotować. Tylko
jest jedno pytanie. Jeżeli towarzyskość nie oprzemy na tych fundamentach, o których mówiłem, czyli zaufanie, szacunek, otwartość i kompetencje, no to tak jakbyśmy zbudowali dom bez fundamentów, ale zajęlibyśmy się firankami. Jakie firanki zawiesić? To jest dokładnie to, o czym mówiłam, tak? Ta budowa pierw, ta relacja musi właśnie na tych fundamentach być zbudowana. Trzeba sobie wypracować na pewno pewien poziom akceptacji, tak? No i oczywiście taki autorytet. Natomiast chciałabym powiedzieć właśnie, że myśmy tu mieli okazję już parę razy rozmawiać i wszystkie tutaj pana Dariusza wywody, uwagi i tak dalej. I ja potwierdzam, wszystko to ma, przekłada się rzeczywiście na praktykę. Są to bardzo praktyczne i spostrzeżenia. Ja przez tę swoją ścieżkę zawodową doszłam właśnie do tych wniosków, które pan Dariusz tutaj przedstawił. I muszę powiedzieć, bo tu pani Ania mówi towarzyskość. Ja nie jestem za tym, szczerze mówiąc. Nie jestem zwolennikiem takich relacji. My jesteśmy bardzo otwarci. Rozmawiamy oczywiście w pewnym stopniu o swoich gdzieś tam problemach, dzieci i tak dalej. Natomiast relacje towarzyskie, każdy ma swój obszar i po prostu nie wkraczamy wzajemnie w te obszary, które chronimy. Także tutaj właśnie to rozróżnienie towarzyskość, zaprzyjaźnie i tak dalej, od tego takiej przyjaźni stricte osobistej. I nikt o to nie ma absolutnie pretensji. Taka jest zbudowana zasada, bardzo dobrze nam jest z tym. Także jak najbardziej. Znowu z drugiej strony też mam doświadczenia takie, gdzie ta praktycznie relacja jest sztuczna, nie zbudowana na rzeczywiście takim wzajemnym zaufaniu. Tylko taka trochę wymuszona. Taka wymuszona przez hierarchię i tak dalej. Natomiast przełożony oczywiście próbuje gdzieś tam, powiedzmy, nawiązać rozmowy, które tam gdzieś się ocierają o te prywatne tematy i powiem tak, rodzi to bardzo niekomfortowe sytuacje dla pracowników, bo nie wiedzą o tym, że mogą w każdej chwili, czyli to, co powiedzą, może być wykorzystane w jakiejś sytuacji takiej, czyli to jest taka polityka. Tak, takie z takiego... Brak zaufania. Dokładnie. To ja pozwolę sobie tutaj skomentować, bo towarzyskość jest okej, ale jeżeli wypływa naturalnie. Jeżeli szef powie sobie, a usłyszał gdzieś na szkoleniu, usłyszał gdzieś w różnych przestrzeniach, że trzeba się zaprzyjaźnić z pracownikami i nie w zgodzie ze sobą będzie chodził na te spotkania, to nie wyjdzie. To musi być coś, co się nazywa naturalne. Zresztą towarzyskość i przyjaźń musi nieść w sobie jakieś wspólne przestrzenie, wspólne hobby. Jak gdyby uczestniczenie w różnego rodzaju tych samych grupach, typu, nie wiem, wspólne chóry, wspólne wyjścia na koncerty. Natomiast w pracy istotniejsze jest to, że się różnimy, że umiemy się konfliktować. Bo z tego się rodzą potem rzeczy konstruktywne, prawda? I teraz proszę sobie wyobrazić, zaprzyjaźnić się, bo tak na przykład mi kazano, z osobą, która tak naprawdę jest z innej planety, ma inne poglądy, inaczej patrzy na świat, tak. Jest nawet wyznawcą innej religii, no to jest z natury trudne. Jeżeli my się do tego zmuszamy, no to ta towarzyskość jest pod znakiem zapytania. To a co pan, jako ekspert powie o takiej sytuacji, kiedy szef mówi, życie moich pracowników to w ogóle mnie to nie obchodzi, tak? Totalnie mam to gdzieś, po prostu oni mają wykonać zadania, dziękuję. I to jest człowiek przełożony, który o tych swoich pracownikach nie wie kompletnie nic. Tacy szefowie, ma do tego prawo nie chcieć, ale tacy szefowie odchodzą do lamusa. Ja tu się powołam na badania Jima Collinsa z Uniwersytetu Stanforda, gdzie wskazał jak gdyby grupę umiejętności menadżerów, które powodują, że firma się rozwija. I jednym z kluczowych tych elementów jest empatia, czyli rozumienie, dlaczego na przykład mój współpracownik czasami jest zablokowany, czasami nie wykazuje takiego zaangażowania, jakbym chciał. Ale z drugiej strony też balansujemy, bo jeżeli zrobimy z miejsca pracy takie spotkania towarzyskie, wymianę informacji, czyli przedłużająca się przerwa na kawę będzie służyła do tego, żebyśmy opowiadali, co się wokół dzieje, no to też jest nie okej. Jak znaleźć złoty środek? No, ja muszę powiedzieć, że jestem zadowolona z relacji w mojej pracy. Także być może ten złoty środek znalazłam, ale nie ukrywam, że nie było to
tu i teraz, tylko do tego musiała doprowadzić jakaś tam ścieżka. Szereg doświadczeń bardzo no, nieciekawych i tutaj chciałabym powiedzieć, że to były doświadczenia bardzo nieciekawe, ale one wszystkie mnie zbudowały i też o tym rozmawiałam z panem Dariuszem. Nie można się zniechęcać. Najważniejsze jest to, żeby w momencie, kiedy rzeczywiście powstają te sytuacje konfliktowe, próbować spojrzeć jakby oczami tej osoby drugiej. Czyli jak gdyby postawić się, przynajmniej ja mówię ze swojego doświadczenia, co robię, postawić się, jakby całkowicie przestawić, zapomnieć o swojej osobie i spróbować postawić się w relacji z tą, w tej drugiej osobie. To bardzo dobre daje rezultaty. I powiem tak, no czasami są sytuacje takie, no bardzo takie właśnie konfrontacyjne, ale to, o czym mówię, zawsze zdaje egzamin. Oczywiście, no to nie w tym momencie, w momencie konfliktu, w momencie, kiedy jesteśmy w tej relacji, jest między nami źle i w tym momencie staram się myśleć o tym, jak ta osoba się czuje. Należy wyjść, przynajmniej ja mówię, o swoich własnych doświadczeniach i ścieżce do tej sytuacji, którą teraz gdzieś tam osiągnęłam. Po czasie, kiedy oczywiście czas jest bardzo ważny. Zarówno jedna, jak i druga strona konfliktu, jeżeli już mówimy o konflikcie, czy o jakimś takim spięciu w pracy, powinna na chwileczkę odetchnąć i przemyśleć, tak jak powiedziałam, ten scenariusz, jak ja w tej sytuacji bym się znalazła. Na pewno nie w 100% zgodzimy się z tym pracownikiem czy pracodawcą, bo to różnie jest. Natomiast ta próba, ona pozwala nam no, właśnie znaleźć to rozwiązanie i zasada win-win. Także to nie chodzi o to, żebym ja znalazła, czy potrafiła postawić się w tej roli i całkowicie o swoich oczekiwaniach zapomniała, tylko chodzi o to, żebym się mogła spotkać z tą osobą w punkcie dla mnie komfortowym i dla niej, w miarę komfortowym, bo to chodzi tutaj o to. Potrzebujemy dojrzałości. A tutaj pani Kasia odwołała się do doświadczenia. To jest coś wspaniałego, co nabywamy niestety z doświadczeniem. Taka umiejętność balansowania. Mi się przypomniała opowieść Schopenhauera o jeżach-wieżach, w którymś momencie było zimno, więc się do siebie przytulili. Ale jak się przytulili, poczuli ciepło, jednocześnie poczuli, że się nawzajem kują, więc odskoczyli. Ale jak odskoczyli, to zobaczyli, że jest zimno. I tak odskakując, przytulając się do siebie, wybrali taką odległość, że zarówno nie kuli się, ale też czuli ciepło. I tutaj to wszystko się łączy. Bo jeżeli myślimy o empatii, to empatia bardzo rozwinięta nie jest taką sztuką wczucia się dokładnie w czyjąś emocje. Jeżeli ty jesteś zły, ja też jestem zły. Co często burzy możliwość rozwiązania konfliktów. Jeżeli ktoś przychodzi wściekły i z taką silną ekspresją, emfazą, ja żądam tej podwyżki, to tak naprawdę szef przestaje słuchać, a transferuje na siebie tę złość. Złości nie dogadamy się. I teraz całą sztuką z doświadczeniem uczyć się gdzieś gospodarować swoją energią, wyspać się, dobrze się odżywić, zregenerować się po sytuacjach stresowych, żeby przyjść do pracy i umieć czasami się zatrzymać, wysłuchać kogoś do końca i zamiast robić te rady, różnego rodzaju porad, to powiedzieć, aha, rozumiem, dlaczego jesteś wściekły. I to takie przystawianie tego pistoletu do głowy, zarówno jeżeli chodzi o pracownika, który przychodzi i żąda, jak i pracodawcę, który mówi, masz to zrobić, bo ja tak chcę, koniec, dziękuję, tak? To nie jest w żadnej mierze to nie zadziała, tak? I rozumiem, że są na to dowody już takie, powiedziałabym, naukowe. W psychologii organizacji określamy takie pojęcie jak marża autonomii. Czyli nawet pracownik fizyczny, który przychodzi do pracy i on wie dokładnie, co ma robić, potrzebuje tą marżę autonomii, żeby w tych swoich działaniach podjąć decyzję, czy zrobić tak, czy nie. Ale zrobi to wtedy z większym zaangażowaniem, jeżeli będzie miał poczucie sensu. Czyli jeżeli ja jako szef sprawczości, tak, oczywiście. Więc jeżeli ja jako szef powiem, słuchaj, to, co teraz zrobisz, ma niezwykły sens. Ja wiem, że wyczyszczenie powierzchni płaskiej jest czynnością prostą i możesz powiedzieć, no, mam pecha, że muszę to robić, ale zobacz, jakie to ma znaczenie dla innych. Jeżeli my będziemy pracować przy czystym pomieszczeniu,
będziemy się czuli bezpiecznie, że nie ma żadnych elementów, które mogą spowodować jakikolwiek wypadek, to dla wszystkich to będzie miało sens. Druga rzecz to zawsze pracownik oczekuje takiej odpowiedzi na pytanie, dlaczego ja? Jeżeli dodamy, bo wierzę, że zrobisz to najlepiej, bo wierzę, że na tym zadaniu rozwiniesz swoje kompetencje, to proszę zobaczyć, zupełnie to inaczej jest odbierane. Czasami, bo tutaj też możemy powiedzieć o elastyczności, ale czasami też szef powinien być dominujący. Czasami też powinien przytaknąć, przystosować się, ale generalnie dominującą taką postawą jest wypracowanie współpracy, czyli to, co pani powiedziała, pani Kasia, win-win. To jest taka dominująca, takie dominujące zachowanie szefa. Ja właśnie, jeśli chodzi o tą podwyżkę, bo teraz chciałam, no mam takich doświadczeń wiele i nawet ostatnie doświadczenie jest takie, że rzeczywiście pracownik nie postawił się w takiej roli. Oczywiście ja jako pracodawca bardzo chciałabym, żeby z nami został, ale niestety ze względu na to, że jego oczekiwania przewyższają nasze możliwości, a jest to, że tak powiem, zupełnie ekonomicznie uzasadnione, ja oczywiście zrobię wszystko. Mogę tą podwyżkę dać w jakiejś tam wysokości, natomiast nie może to być taka podwyżka, jakiej oczekiwał. No i tutaj z drugiej strony liczę na też jakąś propozycję, prawda? To jest jakaś tam negocjacja. Mm-hmm. Niestety, jeżeli pracownik, i nie ma się na co obrażać wzajemnie, dla mnie to jest zupełnie naturalna sytuacja. Osoba poszukuje jakiegoś swojego rozwoju, rozwija się, ma coraz większe potrzeby materialne, także dla mnie to jest zupełnie oczywiste. Natomiast my mamy pewne ograniczenia. Jeżeli nie jesteśmy w stanie się właśnie spotkać, tak, żebym ja była usatysfakcjonowana, bo ja chcę, żeby ta osoba, bo jest wspaniałym fachowcą, mm-hmm. fachowcem, ta osoba, chcę, żeby została, natomiast no, nie ma możliwości, staje, aczkolwiek absolutnie już doświadczenia się nie obrażam na taką osobę, bo tak jak mówię, jest bardzo ważne zrozumienie i tutaj akurat w tym przypadku naturalna następuje wymiana, no bo szacunek jest obopólny, mm-hmm. tak? Wiemy, dlaczego nie doszliśmy do porozumienia. Ja mam takie oczekiwania, nie mogę ich, a ja się nie zgodzę na żaden kompromis ze strony pracownika, pracownik ja mówi, to mam... nie? Taką potrzebę spuentowania, mhm. bo my nie doceniamy czegoś, co jest dla nas antropologiczne, czyli człowiek według różnego rodzaju danych istnieje kilkaset tysięcy lat na świecie i naturalnym dla nas jest rywalizacja. A rywalizacja o nasze dobra, o realizację potrzeb. Rodzice często mówią egoizm. Czyli w momencie, gdy zaczynamy ze sobą współpracować, to naturalnie przyjmujemy pozycję rywalizacji. Natomiast współpracy, czyli patrzenia z obu perspektyw musimy się uczyć. I proszę, żebyśmy spojrzeli na relacje w sposób cyrkularny, bo to jest jak gdyby taka zasada. To jest bardzo fajna rzecz, którą wniósł nam do myślenia o komunikacji, o relacji Wacławik, akcentowanie. Czyli można powiedzieć, czasami mówimy tak, ja w życiu się tak nie zachowuję, ale jak już rozmawiam ze Staszkiem, to mi wszystkie bariery puszczają. I to jest takie zjawisko akcentowania. Czyli w momencie, gdy jako szef tworzymy relacje, to każda rzecz, którą robimy, każde zachowanie, którą wykonujemy, ma wpływ na to, jak to się dalej potoczy. I nie jest sztuką być pod silną kontrolą, tylko czasami przeprosić za nasze zachowanie. No właśnie, a co powiecie o takim mechanizmie, który zapewne się pojawia, kiedy szef uważa swoją firmę za po prostu ideał. Jak ten pracownik w ogóle, że on ma jakieś oczekiwania, on powinien być przeszczęśliwy, że on w ogóle u mnie pracuje, że on w ogóle dostał taką możliwość. Tacy szefowie odchodzą do lamusa. Ale są. Są. Jeszcze i, są. Tak, i oczywiście jest. Co o nich powiecie, bo jestem ciekawa. To znaczy tak, no... Ja myślę sobie tak, że pracownicy to zweryfikują i życie to zweryfikuje. Oczywiście można w jakiś tam sposób funkcjonować w takiej bańce, oszukiwać się, bo oczywiście pracownik wie i zdaje sobie sprawę. Ja też oczywiście jestem pracownikiem, więc nie mówię tego z perspektywy przełożonego, tylko też pracownika, że jednak szef i to osoba, od której bardzo wiele zależy, więc musimy się w jakiś tam sposób dostosowywać, ale emocje narastają, negatywne emocje. I no niestety ten szef może w pewnym momencie
się obudzić brak lojalności. To właśnie jest bardzo ważne w pracy, lojalność. To jest dla mnie, przynajmniej dla mnie to jest takie słowo kluczowe. Jeżeli wiem, że pracownik się stara, jest lojalny względem mnie, że robi wszystko, żeby jakby jak najlepiej funkcjonować, żeby te procesy były też jak najlepsze, które realizujemy. No i generalnie robimy, jak gdyby, no, generujemy jak największy przychód i tak dalej, w zależności od tego, co robimy i jaka to jest instytucja, tak? To wszystko gra. Natomiast w momencie takiego autorytarnego szefa, no zaczynają się, pracownicy nie mają motywacji, to jest to. Oni widzą, że nie mają tej sprawczości, nie są w stanie iść, powiedzieć, że to nie gra, może byśmy zrobili to inaczej, ponieważ się obawiają, no jak jest wszystko idealnie, a bywają tacy właśnie szefowie, gdzie się do nich przychodzi z jakimś, no, problemem. Propozycjami. Propozycjami, też. Właśnie. Lekką sugestią i już przy tym małym, powiedzmy, takiej małej sugestii spotyka się ten pracownik z taką barierą nie do przebicia. To jest nie do zniesienia dla pracownika i to mówię jakby i do swojego doświadczenia. Nie dlatego, że ma złą wolę, ale właśnie nie ma poczucia tej sprawczości, a to jest budujące dla właśnie generowania tej efektywności tego pracownika. Więc tak naprawdę taki szef działa na szkodę firmy, można powiedzieć. I o ile my mamy oczywiście te mierniki, efektywność ekonomiczną i tak dalej, w sprawozdaniach finansowych i tam możemy sprawdzić, czy dobrze zarządza szef, o tyle tutaj jeszcze jest problem. Już wprowadzane są pewne raporty, te CSR-owe, teraz ESG i tak dalej. One i tak nie pokażą tego, tej takiej... natury ludzkiej. Tak, natury i tej takiej drugiej, tego kapitału, który tworzymy w relacjach, bo to jest niesamowity kapitał, bo nawet jeżeli firma buduje dzisiaj, czy generuje dzisiaj jakiś tam zysk, ponieważ wszyscy chodzą zestresowani, okej. Natomiast w perspektywie kilkuletniej to nie będzie działać. To nie będzie działać. To się po prostu, mówiąc kolokwialnie, posypie, bo nie jest zbudowany ten kapitał, a to, co gdzieś tam było, zaczyna się po prostu rozsypywać. Ten psychologiczny, ten kapitał więzi. No ja jestem bardzo o tym przekonana, że tak to wygląda. Słuchajcie, dołożyliśmy szefom i znaleźliśmy ich słabe punkty. To teraz czas na słabe punkty pracowników. Co powiecie na takie próbowanie, na ile pracodawca nam na pewne rzeczy pozwala, tak? Czyli pracownik tak trochę testuje, a spróbujmy, nie wiem, przyjdę pół godziny później i zobaczymy, co będzie, tak? Albo raz, drugi, trzeci, nie wiem, wezmę urlop na żądanie w momencie, w którym wiem, że w firmie dzieje się coś ważnego, tak? I jest to taki moment spięcia, tak? Że trzeba zakasać rękawy, a ja tam, nie wiem, urlop na żądanie. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, dlatego że to jest naturalne zachowanie. Ono wynika jak gdyby znowuż z naszej przeszłości, bo my jesteśmy jako ludzie gatunkiem socjalnym, czyli żyjemy w społecznościach. I zupełnie naturalną rzeczą wszystkich zwierząt stadnych jest codzienne badanie granic, na ile mogę sobie pozwolić. I z jednej strony mam ochotę być coraz ważniejszym, ale z drugiej strony, jeżeli staje się coraz bardziej ważniejszy, coraz bardziej się wtedy stresuje. Czyli krótko mówiąc, pracownik, który próbuje, spóźnie się i zobaczy, jak szef reaguje, szef nie reaguje, to wbrew pozorom, z jednej strony mogę się cieszyć, mogę dysponować elastycznie czasem pracy, ale z drugiej strony stresuje się, czy moje środowisko pracy jest bezpieczne. To przepraszam za porównanie, ale odwołam się trochę do opieki nad psem. Pies codziennie próbuje, które miejsce ma w stadzie. Jeżeli zdobędzie to pierwsze miejsce w stadzie, zaczyna być psem lękowym. To trochę może niektórych, mam nadzieję, nie było taką moją intencją, obrażę, że tak porównuję, ale mniej więcej to jest taka zasada. I teraz, jeżeli szef bardzo szybko zareaguje, spokojnie, typu, słuchaj, musimy dwie minutki porozmawiać, dzisiaj przyszedłeś 15 minut po czasie, na który się umówiliśmy, nie ukrywam, takie zachowanie mnie wkurza. W konsekwencji obawiam się, że nie zrobisz dokładnie tego, co dzisiaj mamy zaplanowane. Oczekuję, że jutro przyjdziesz punktualnie o czasie, na który się umówiliśmy. Spokojne korygowanie zachowań jest ok dla jednej, jak i drugiej strony. Odwołanie się z poziomu obserwatora, czyli jak zauważyłem twoje zachowanie, jak usłyszałem to, co mówisz, wywołało to u mnie określone emocje. Wkurzyłem się, zirytowałem. I oczekiwanie, które formułujemy w sensie pozytywnym, to jest jak gdyby takie podstawowe zadanie szefa. Uczymy się.
Porównam trochę do takiej sytuacji, jak młody człowiek, najczęściej chłopiec, patrzy w telewizji, widzi jakąś gwiazdę futbolu i mówi do rodziców, też chce być piłkarzem. On wchodzi na boisko, ale jest głównie zainteresowany, żeby dostać piłkę i biec przez całe boisko, żeby strzelić bramkę. Zadaniem trenera jest uczyć zasad współpracy w tym zespole, żeby po kilku latach ktoś założył koszulkę klubową i był dumny, że reprezentuje ten klub. Ale to jest zadaniem trenera. Sami w siebie takich zachowań nie wytworzymy. A ja tutaj, jeżeli mogę, bo wiem, że czas nas goni, ale powiem tak, z mojej perspektywy, bo tu pan Darek powiedział, mam powiedzieć, że jestem wkurzony. To zależy też od natury pracownika, bo i to też jest rola szefa, żeby, no tylko jeżeli on nie ma żadnej relacji z pracownikiem, mówimy o szefie, który zarządza zespołem, bo on monitoruje czas pracy, prawda, bo nie prezes, tylko ta osoba bezpośrednio przełożona i w momencie, kiedy tak wyraźnie jest wyartykułowany, jestem wkurzony, tak. Na niektóre osoby może to działać negatywnie. Ponieważ ja też znowu z doświadczenia wiem, że owszem, ja zwrócę uwagę, znaczy to nie jest nawet zwrócenie uwagi, to jest po prostu zaprezentowanie problemu, że, przepraszam, no widzę, że przyszłaś do pracy później, czy zdążysz zrealizować swoje zadania? I ja już w tym momencie wiem, że jakiś niepokój, tak, mój jest, znaczy ja, pracownik wie, że ja zaniepokoiłam się tą sytuacją. W momencie, kiedy ja powiem, wiesz, jestem wkurzona, no to już moim zdaniem powstaje troszeczkę taka sytuacja takiego napięcia, a ja go nie chcę wywoływać. Dlatego ja mówię teraz oczywiście moje doświadczenia, bo też gdzieś tam próbowałam w ten sposób. Nie było to po prostu dobre. Przynajmniej, no... Mam potrzebę spuentowania. Tak, tak, oczywiście. Bo tutaj zasadniczą rolą jest, żeby być naturalnym. Jeżeli nie czuję takiej złości, to faktycznie nie ma co sztucznie epatować tą złością. Natomiast bardzo istotne jest nie, że ty mnie wkurzyłeś, tylko obserwując swoje, poczułem złość, tak? Tak. Może tak. W ten sposób. Jeżeli to jest tylko obawa, to mówmy, że to jest tylko obawa. Ale bardzo istotne, żeby wyłączyć w sobie takie sformułowanie, które czerpiemy od rodziców, wkurzyłeś mnie, to w miejscu pracy powinno w ogóle nie istnieć. Obserwując twoje zachowanie, poczułem. Tak, lub, tak jak pani Kasia powiedziała, obserwując. Obawiam się, tak. Ta obawa. No obawa. To już jest coś, czego pracownik powinien się też bać. Znaczy ale... bać to jest złe powiedzenie, ale powinno to dać mu do myślenia. Głównie chodziło mi o to, że emocje, uczucia mówimy niewerbalnie. Czyli jeżeli ktoś powie, ja jestem bardzo wesoły, tak naprawdę na co dzień to mam dobry humor, to proszę zobaczyć, że czerpiemy z mojej mimiki wcale nie radość. A jeżeli powiem, jestem bardzo smutny... No to też nie. To... Czyli spójność, po prostu tak, człowiek więc musi jeżeli być spójny. Powiem sobie, nie mówię o złości, a kipie cały, to proszę mi wierzyć, ktoś i tak zobaczy tą złość. A jeszcze takie moje, bo świetnie mi się rozmawia, zresztą myśmy na chwilkę się dzwonili, a rozmawialiśmy prawie godzinę i to jeszcze pan Darek był w sklepie i także rozmawialiśmy w takiej sytuacji. Ale jak się dwóch pasjonatów spotka. Tak, tak, bo nie ukrywam, że mnie to bardzo interesuje i być może też mi jakoś tam pomaga to, że gdzieś tam powiedzmy dużo czytam na tematy takie, o których mówimy, te relacyjne, ale muszę powiedzieć, że to właśnie takie poczucie u pracownika, że nawet nie ta złość, tak? On tej złości generalnie nie czuje i dla mnie bardzo ważne w jakimś konflikcie jest takie wycofanie się. Tego się nauczyłam też z po prostu, to jest doświadczenie akurat już, to jestem przekonana o tym, bo często wchodziłam w taką relację konfrontacyjną kiedyś, jako młoda osoba, całkowicie młoda, bo wydawało mi się, że no, ktoś nie robi tak, jak ja chcę, to dlaczego on tak nie robi? Tak, tak. Ja sobie zażyczyłam, ma być tak, tak, tak i tak. Ale ludzie tacy nie są. Ludzie z reguły nie robią różnych rzeczy tak, jak my to po prostu, jak my tego oczekujemy. I ważne jest, żeby po prostu ten cel, który my chcemy na końcu osiągnąć i być może nie tak, jak mi się wydawało, że musimy do niego dotrzeć. Być może mój pracownik przyjdzie troszeczkę później. Dla mnie to nie ma wielkiego znaczenia. Jeżeli on to, co miał do zrobienia, zrobi, a może i zostanie, bo dla mnie to jest najważniejsze. Tutaj jednak pozwolę sobie dwa zdania. Czyli wszędzie potrzebujemy coś, co nazywamy marżą autonomii, czyli ten obszar decyzyjności. Natomiast
Bardzo istotne jest, jeżeli sobie wypracujemy jakieś zasady w zespole, typu przychodzimy punktualnie, to zadaniem całego zespołu, nie tylko lidera, tych zasad pilnować. Jeżeli one są trudne dla kogoś, to zespół musi siąść i na nowo przepracować, tak. Przepracować zasady. Ja jestem jednak może w tym momencie radykalistą, ale jeżeli coś... Rozmawialiśmy o tym. Jeżeli opracujemy zasady, to wszyscy powinni to przestrzegać. Idę do tych zasad i do tego przestrzegania zasad. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jesteśmy kierownikami zespołu, tak? I zleciliśmy temu zespołowi konkretną pracę do wykonania. Przypuśćmy, że był to, nie wiem, jakiś raport, tak? Który należało przygotować. No i spotykacie się ze swoim zespołem, dostajecie ten raport do ręki, oglądacie i czujecie powoli, jak opadają wam ręce i jak okazuje się, że to, co widzicie, jest kompletnie niezgodne z tym, co zleciliście. Poziom merytoryczny jest w ogóle nie taki, jak miał być. Macie wrażenie, że zostało to, nie wiem, wykonane na kolanie gdzieś, nie wiem, poprzedniego dnia wieczorem i czujecie powoli, jak macie zamiar eksplodować. Ja się nie złoszczę na pracownika w tym momencie. Jak kierownik zespołu powinien zareagować w takiej sytuacji? Ja zawsze myślę sobie, że widocznie, znaczy wiadomo, no z drugiej strony są dwie strony. Widocznie mój przekaz nie był taki, oczywiście ktoś się też nie przełożył, ale nigdy nie mam takiej personalnej złości, a wiem, że tak jest najczęściej, tylko że wydaje mi się to też jakimś tam procesem, żeby w jakiś sposób się tam, jeżeli bardzo się spieszymy, oczywiście ta złość się pojawia, ale to ona nie jest skierowana stricte do tego pracownika, tylko do całej sytuacji. Nie mam raportu, nie zrobiliśmy tego, ja jestem odpowiedzialna też za to. Nie odpowiedzialny jest tylko pracownik, bo on przyniósł mi coś takiego, ale ja być może powinnam wcześniej sprawdzić, czy idzie w dobrym kierunku, czy zrozumiał to, czego ja od niego oczekuję, bo jeżeli ja, mało tego, często zdarza się tak, że brak zrozumienia, a nawet zapomina o swoich poleceniach przełożony, powiedział zupełnie, przedstawił pracę zupełnie inaczej, natomiast później, po, nie wiem, 2-3 dniach dostaje raport i okazuje się, że to nie jest to. No ale mówiłeś przecież, że to właśnie tak ma wyglądać i tego ode mnie oczekujesz. Nie, zupełnie inaczej. I to sytuacja jest niedopuszczalna, dlatego nigdy nie można być całkowicie przekonanym o winie pracownika. Tu jest odpowiedzialny również szef i ta złość jest po prostu taka nie na miejscu. Poszukać się trochę winy w sobie? To znaczy, ja może się odniosę, bo na pewno złość nie sprzyja jakiemukolwiek rozwiązaniu, więc jeżeli ja jestem ostatnią osobą, która by dawała komuś proste rady, triki, dlatego że bycie w relacji, w zespole jest mocno skomplikowane, więc wyrwanie czegokolwiek z kontekstu i włożenie do mojego kontekstu czasami jest ryzykowne. W związku z tym pierwsza rzecz, jak czujemy złość, to warto zrobić sobie przerwę, pójść na tak zwany negocjacyjny balkon, zrobić kilka głębokich oddechów i wrócić do tej rozmowy i zacząć rozmowę wtedy, kiedy w tym raporcie, nawet jeżeli mam już totalnie ręce przy ziemi, zobaczyć, czy jest coś pozytywnego. Coś pozytywnego i do tego się odwołać. Świetne rozwiązanie, tak. I jeżeli nie widzę nic pozytywnego, to lepiej tej rozmowy nie zaczynać. Druga rzecz bardzo istotna, to już się rozlało, tak zwane mleko. No mleko się wylało, nie. I teraz pierwsza rzecz, zabezpieczmy, żeby to mleko się nie rozlewało dalej, żeby nie czyniło szkód. To jest pierwsza rzecz. I to jest rola szefa. To jest rola szefa. Dokładnie. A druga rzecz, jeżeli będzie następne zadanie z następnym raportem, to co zrobię jako szef inaczej? Tak, gdzie dokładnie tak. Precyzyjnie coś skomunikuję. I jakie wnioski powinienem wyciągnąć z tej sytuacji? Jakie wnioski powinienem wyciągnąć, ale też zrozumieć, co się wydarzyło w zespole, że oni tak postąpili. My bardzo pomijamy coś takiego, że brak zaangażowania, brak motywacji nie jest wynikiem braku kompetencji, ale jakiś blokad. Proszę zobaczyć, jak byłoby to irracjonalne, pchając szafę, bo mamy potrzebę przenieść z miejsca na miejsce. Pchamy ją, pchamy, idzie gładko i w którymś momencie następuje blokada, opór, to naturalną rzeczą, że pchamy mocniej.
A pierwszą rzeczą, którą powinniśmy wyjść z automatu, zobaczyć, co tą szafę... Co tam się stało? Co tą szafę blokuje. Usunąć blokadę i przystąpić dalej. Dlatego brak motywacji, brak zaangażowania u pracowników, czy brak kreatywności, jak wielu... O, ja bym chciał, żeby był zespół był z inicjatywą, tak, kreatywny. Tak, a to... To powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, co moich pracowników zablokowało. I właśnie kolejny problem, ja myślę sobie, że taka rozmowa mogłaby być prowadzona godzinami, bo dokładnie brak motywacji. Często właśnie jest tak, że jeżeli my zareagujemy raz, drugi, trzeci, jako przełożony, w sposób no, nieodpowiedni, bo to nie jest odpowiedni sposób, ja całą swoją agresję skieruję na pracownika, mam przygotować raport z centrali, bo powiedzmy jestem w grupie kapitałowej, jest jakieś oczekiwanie. Nie ma tego raportu, to przede wszystkim trzeba właśnie zabezpieczyć tą relację z tą centralą, tak? Coś zrobić, żeby oni wiedzieli, że no raport czy jest, to nie jest nie tak, ma... że to u tego kierownika tego zespołu z tym nieszczęsnym raportem ten stres wynika z tego, że on już ma przed oczami fakt, że on będzie się musiał z tego wytłumaczyć, dlaczego no trudno, ta ale praca on... nie została wykonana właściwie. On jest odpowiedzialny. On dostanie, no jakieś tam zapewne czekają go konsekwencje, tak? Bo nie zostało wykonane zadanie zgodnie z założeniem, tak? Ale czy to usprawiedliwia fakt, że ten kierownik tego zespołu, wiecie, wścieknie się, wstanie, nie, walnie drzwiami nie, i pójdzie? Nie, absolutnie. Nie. Tutaj oprócz empatii, drugą podstawową i jeszcze ważniejszą umiejętnością jest samokontrola. Czyli przede wszystkim zatrzymywanie swoich eksplozji, takich emocjonalnych, które psycholodzy nazywają porwania emocjonalne lub to, co pani Kasia bardzo fajnie powiedziała, pamiętanie o swoich poleceniach, pamiętanie o tym, co wczoraj lub przedwczoraj mówiłem, taka konsekwencja i realizowanie celu pomimo przeszkód. I to jest absolutnie wykluczone, żebyśmy się porywali. My możemy powiedzieć coś radykalnie. Oczywiście my jesteśmy tylko ludźmi, jeżeli się porwiemy, to powinniśmy znaleźć przestrzeń, żeby usiąść sobie z pracownikiem, czy przy galaretce owocowej, czy przy herbacie, spojrzeć mu prosto w oczy i powiedzieć: najzwyczajniej jest mi głupio, bardzo cię przepraszam, to zachowanie nie powinno było się wydarzyć. I to jest bardzo istotne. Rolą szefa jest gaszenie... Myślicie, że wielu szefów potrafi powiedzieć publicznie: przepraszam, zrobiłem błąd? Trudno powiedzieć, jest wydaje mi się, coraz że... więcej. Tak? Jest ich coraz więcej. Ja powiem tak, mam dwojakie doświadczenie. Jeśli chodzi na przykład o uczelnię, akurat nie miałam takiej w ogóle sytuacji, natomiast mamy też panią rektor, jest pani rektor kobietą, jest wspaniałym przełożonym. Ja jestem bardzo pod wrażeniem. Przede wszystkim rzadko kiedy mamy do czynienia z tak ważną funkcją, która jest powierzona kobiecie. Także ja tutaj, bo to jest kolejny temat, który bym mogła tutaj jakby tutaj poruszyć. Nie ma znaczenia właśnie, bo my często mówimy, proszę zobaczyć, jak na przykład kobieta przejedzie ileś tam kilometrów, to mówimy wow, tak, dokładnie. Albo jest szefem, ale to nie ma znaczenia. My, na poziomie fizjologicznym czy biologicznym między płciami nie ma takich ale różnic. Ale to nie o to chodzi w tym wypadku. Chodzi mi o przebicie się, o społeczne pewne... Przebicie tak zwanego szklanego sufitu. Dokładnie tak. Mam potrzebę dołożyć jedną bardzo ważną rzecz. Otóż kluczowa, jeżeli my... Jak gdyby tak chcielibyśmy złapać wspólny rdzeń tych naszych rozmów, to on się nazywa pewność siebie, poczucie sprawczości. Jeżeli szef nie ma pewności siebie, nie ma stabilnej samooceny, ja nie mówię wysokiej czy niskiej, stabilnej, takiej realistycznej, że zna swoje mocne i słabe strony, to jest mu strasznie trudno pełnić tą rolę, jest mu bardzo trudno tworzyć zdrowe relacje zawodowe. To, co my na zewnątrz widzimy jako agresję, to jest próba odbudowania sobie samooceny. Jeżeli w firmie coś nie tak działa, to znaczy łatwiej by było powiedzieć, coś jest ze mną jako szefem, ale potrzeba utrzymania samooceny nie pozwala w ogóle dopuścić taką myśl, więc z jakiegoś powodu muszę to wyładować na pracowniku, bo jeżeli jestem dobry, no to oni są źli. Mówię, matko, najchętniej bym ich wszystkich wyrzucił i na to miejsce wstawił nowe. To w ogóle to najchętniej to zrobię to wszystko sam i zrobię to najlepiej. Tak. Dokładnie, ale to jest naprawdę bardzo złudne i absolutnie, powiem tak, ja mam akurat tą fajną sytuację, ponieważ jako
wykładowca na uczelni, mam możliwość z tej takiej zupełnie innej, odmiennej strony funkcjonować, a również jestem, zarządzam działem finansowym w komercyjnym przedsiębiorstwie, finansowo-administracyjnym. Więc naprawdę te obserwacje, no uczelnia to zupełnie jakby, no jest inna moja przestrzeń, no tutaj wykładam, natomiast tutaj w relacjach tych komercyjnych, to wszystko, o czym mówił pan Dariusz, no zgadzam się w 100%. Ja jestem zadowolona z pracy, współpracy z moimi pracownikami, także myślę sobie, że można. Da się. Ja może na zakończenie takie odezwa do szefów. Jeżeli chcesz być dobrym szefem, zadbaj przede wszystkim o to, co jest pod twoją strzechą. Tak, czyli odwołaj się do swojej świadomości. Dlaczego jest tam pewny lub niepewny? Budujmy sobie swoją pewność siebie, budujmy coś, co się nazywa samokontrola, poprzez uczenie się oddychania głębokiego, poprzez prawidłowe odżywianie, poprzez dążenie do tego, żeby dobrze odpoczywać, żeby balansować sobie życie, to wtedy okaże się, że to wszystko, jeżeli powiążemy, przyniesie fantastyczny skutek, jeżeli chodzi o zbudowanie dobrego zespołu. Bo dzisiaj, jak patrzymy na to, dlaczego firmy się rozwijają, mamy jeden wniosek. Zysk firmy jest powiązany z tym, jak jakościowo jest zespół. Dokładnie tak. Zysk jest nagrodą firmy za to, że potrafiła stworzyć dobry zespół. Dziękuję. To jest doskonała puenta. Pani doktor Katarzyna Olejko, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Dariusz Walczak, ekspert, konsultant biznesowy, ale także człowiek, który po prostu szkoli, jak być dobrym szefem. Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, pani redaktor.